Cześć, tu Sandra, a to Dex Unplugged, podcast, w którym wspólnie zagłębiamy się w fascynujący świat muzyki elektronicznej. Przed Wami rozmowy z artystami i topowymi postaciami polskiej sceny klubowej. Gotowi do wyruszenia w muzyczną podróż? Zaczynamy! Sponsorem i partnerem podcastu Dex Unplugged jest marka Reddit Rave. Witajcie w kolejnym odcinku Dexon Będzie to odcinek szczególny, ponieważ dziś gościmy pierwszą damę polskiej sceny klubowej: wokalistkę, niegdyś DJkę, autorkę tekstów, dziennikarkę radiową, aktywnie uczestniczącą w życiu polskiej sceny klubowej. Kasia Nowicka, Nowika, jest dziś naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Jest mi bardzo, bardzo miło. Twoja historia i Twoje dokonania są nam wszystkim doskonale znane. Ty też zresztą nieraz opowiadałaś o tym w, w wielu wywiadach. Dlatego ja dziś chciałabym przenieść się w przeszłość, ale porozmawiać o tej przeszłości w troszeczkę innym kontekście niż zwykle. W mm, rozdziale, e, który napisałaś do książki, e, 30 lat polskiej sceny techno, napisałaś tak. Jest rok 1993. Nie ma internetu ani telefonów komórkowych. Z dziewczynami z klasy idziemy do nowego, ekscytującego miejsca o nazwie Filtry. Nie wiem skąd się o nim dowiedziałyśmy ani czy ktoś pomógł nam tam wejść, ale dobrze pamiętam, w co byłam ubrana. Pożyczyłam od mamy kremową bluzkę z dekoltem. Miałam obcisłą mini, popalowane włosy i czarne czułenka. Z rozdziwioną buzią zanurzyłam się w czerwone światło, ultrafiolet i stroboskop. Czy mogłabyś opowiedzieć ciąg dalszy tej historii? No historia jest rzeczywiście taka, no trudno, trudno o tym zapomnieć, bo w, w w filtrach. Wówczas yy, to było moje pierwsze w ogóle zetknięcie z tak kolorowymi, barwnymi postaciami. Niemalże jak jakieś wróżki i elfy po prostu. Pełno tam było takich ludzi z dredami, pomalowanych. No i były też dziewczyny z takimi właśnie flamastrami fluorescencyjnymi. Zapytały, czy mogą mi zrobić rysunek na tej bluzce. Yy, I że na pewno tego nie będzie widać. Ja wiedziałam oczywiście. <laughs> I nastąpił wielki malunek i oczywiście było widać, bo jednak taki żółty kolor pozostał i no, mama była bardzo z tego powodu niezadowolona. Ale te stroje, tak, rzeczywiście były śmieszne na początku, bo to było takie poszukiwanie w ogóle własnego stylu, troszeczkę kopiowania, ale no, na początku, no to było takie jedno wielkie nic, no. no tak, zupełnie inaczej niż, niż teraz, prawda? Bo kiedyś ta kultura rejwowa była dużo bardziej kolorowa, bo, bo teraz jednak ta czerń króluje tak, na, na parkietach, mhm. a, a, a w tam w tamtych czasach jednak e, ubierało się zupełnie inaczej. I, I była, wydaje mi się, też taka większa dowolność w, w ubieraniu się, prawda? Nie, nie było takich sztywnych, narzuconych zasad, tylko jednak... Tak, tak, dokładnie. Bardziej taki casual look jednak obowiązywał. Jak oglądam takie zdjęcia jeszcze w fatalnej jakości, oczywiście te zdjęcia jakiś z fleszem, w ogóle z piekarni, no to my się tak śmiejemy po prostu, jak no fatalnie tam jesteśmy ubrani w jakichś takich t-shirtach, mniej więcej tak, jak się człowiek czasami do sprzątania niemalże ubiera. No może nie aż tak. E, wiem że, że, że potem spotykałam różne, różne dziewczyny, które już się zajmowały jakimiś poważnymi rzeczami w show biznesie i mówiły mi, że za czasów w piekarni byłam jednak trendseterką i kopiowało się ode mnie na przykład noszenie chusty na spodnie, już takiej hinduskiej chusty, po prostu przewiązanej, krótka bluzeczka, no i turkus, bardzo często obecny w bluzkach i w moim makijażu. Turkus, duże kolczyki. Ponoć wiele dziewczyn mnie naśladowało, o czym dowiedziałam się w ogóle lata Później. A jak w ogóle wyglądał wtedy świat sceny klubowej? Oh, no to jest temat rzeka oczywiście i można nie rozdział, a całą książkę napisać i każda z osób, która wzięła udział w tym całym przedsięwzięciu 30 lat techno mogłaby swoją małą książeczkę na ten temat napisać, bo, bo to było po prostu tak inne niż to jest teraz, przez to chociażby, że, że, że nie było internetu i że ta forma promocji była zupełnie inna, dużo mniej było tego marketingu w ogóle wokół tego, no to było po prostu coś, coś nowego, coś świeżego, co odkrywaliśmy wspólnie. Wspólnie. To był z jednej strony hedonizm, chodziło o, o zabawę, o takie, no, powiedzmy to sobie szczerze, odpięcie wrotek trochę w weekend. Ale jednak to, było, to był taki klubing świadomy, to znaczy, jednak wybieraliśmy te imprezy, na których gra ciekawy DJ. Z, wiedzieliśmy coś o tych DJ-ach, co oni grają. Fascynowaliśmy się nimi naprawdę i kiedy już przy, zaczęły przyjeżdżać do nas gwiazdy, szczególnie te zapraszane przez Bartka Winczeskiego i Glasy w ramach cyklu Import. No to naprawdę się orientowaliśmy, wiedzieliśmy, jak, jak, jaka jest skala tych, tych, tych gwiazd. Czy to byli Audiobulis, czy to była Lotti, czy to był po, potem Roger Sanchez. No naprawdę, no naprawdę to, 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 to był taki top. I im się też bardzo, bardzo podobało właśnie ta spontaniczność, ta banda tych źle ubranych ludzi <laughs> spoconych, bo to się po prostu podskraplał się na, na, na ścianie. Więc fajnie, ja to wspominam jako po prostu czas takiej beztroskiej zabawy i naprawdę tego czekania na weekend w takim trochę stylu brytyjskim. The weekend has landed i naprawdę po prostu wyczekiwanie i od środy namawianie się jak z kim, gdzie, co. I to, I to było naprawdę fajne. I oczywiście ja wiem, że dalej tak jest, tylko no, ponieważ to były te moje czasy młodości, no to ja na ten, na ten czas patrzę wyjątkowo nostalgicznie i z takim też, no śmiać mi się też trochę z tego chcę. Jest dużo anegdotek, które do tej pory ze znajomymi z tamtych czasów sobie po prostu uwielbiamy opowiadać. No a oprócz filtrów, które, o których wspomniałaś właśnie w tym przytoczonym przeze mnie cytacie z książki 30 lat polskiej sceny techno, jakie jeszcze kluby e, wspominasz z sentymentem? Wiem, że chodziłaś też do Blue Velvet, mhm. o czym opowiadałaś i pisałaś w, zarówno w książce, jak i opowiadałaś na swoim kanale YouTube'owym, e, jak było w jednym z odcinków poświęconych twojej, twojej historii, ale jakie jeszcze miejsca na klubowej mapie Warszawy, czy, czy Polski e, wspominasz z tak sentymentem? Ja bym podzieliła te, to moje chodzenie do klubów na takie jakby dwa, dwa okresy. Nie jestem najlepsza w datach, ale właśnie ten czas, zanim zaczęłam być nowiką, to jest trochę co innego, niż to, kiedy już zaczęłam występować i pojawiać się w klubach, e, Najpierw jako, najpierw jako wokalistka z DJ-ami i później jako DJ-ka, bo rzeczywiście zanim, yy, zanim zrozumiałam, że chcę należeć do tego świata i robić coś więcej niż tylko tańczyć 8 godzin na parkiecie, to yy, Blue Velvet to było moje miejsce. To było faktycznie takie miejsce, do którego przez, no myślę, że co najmniej rok to chodziłam tydzień w tydzień, ale jeden dzień, nie że od piątku do niedzieli. Nie, nie, nie. Yy, to było na tyle wyczerpujące i naprawdę poświęcaliśmy się temu, żeby tańczyć, tańczyć do białego rana, że to już nikt na drugi dzień nie miał, nie miał siły. Jeśli piątek, to nie sobota, jeśli sobota, to nie piątek. Bo filtry to było takie miejsce, w którym ja byłam przez chwilę, tak naprawdę. Tak nie czułam się tam do końca u siebie i szybciutko przeskoczyłam. I poza tym w filtrach to było takie miejsce bardzo eklektyczne. Na parkiecie można było. DJ mógł zagrać Pro DJ, a za chwilę Red Hot Chili Peppers. Czyli tak, bo tak naprawdę skupiało to miejsce skupiało środowisko takie, takie warszawskie, no, troszkę artystyczne, troszkę y, takie właśnie hipisowskie, no, no po prostu wszystkiego po trochu tak naprawdę. Wszyscy ludzie myślący nieco, nieco inaczej tam się po prostu spotykali. Natomiast y, Blue Velvet, no, to już był taki klub, klub, klub. No, tam głównie wtedy, kiedy ja chodziłam, najczęściej to były imprezy Goa Trans, y, Techno. Minimal, drum and bass, no takie już konkretniejsze gatunki. Tam nie było imprez houseowych. ja sobie nie przypominam, chyba, chyba chyba, nigdy nie było. No i też tak było bardzo ciemno, lepko, <noise> w toalecie czerwono. No naprawdę, naprawdę fajnie. I tam właśnie, tam, tam chodziłam z Jurkiem Przeździeckim bardzo regularnie. Tam po raz pierwszy zobaczyłam DJ Diego, a potem się okazało, że mieszka na moim osiedlu. No w ogóle, to fajne, fajne są te historie, można to długo o tym długo opowiadać. Ale pojawiły się oczywiście inne, inne miejsca, bo też należy pamiętać, że ja robiłam sobie wycieczki poza Warszawę. Łódź i Trójmiasto to były takie kierunki na początku najczęstsze, bo tam najszybciej rozwinęła się ta kultura w takim stopniu no prawie że warszawskim. Sphinx, w Łodzi dużo, dużo, dużo różnych miejsc, ale chyba ten klub New Alcatraz najbardziej, najlepiej, najmocniej wspominam. A w Warszawie, no to jeszcze H2O się pojawiło. Ja do La Le Madame nie chodziłam za często, muszę przyznać. Ale to H2O to rzeczywiście było, było ważne, ważne miejsce, no i piekarnia. Ta piekarnia chyba zajęła najwięcej godzin i dni w tym moim, w tym moim klubowym dreptaniu po, po, po parkiecie, tylko tam już troszkę zaczęło to przypominać to, co jest teraz. To znaczy, że nie tylko szliśmy potańczyć, ale tu sobie pogadać w Wiprumie. Tu sobie pójść na chill out room, tu kogoś poznać, tu, tu się powygłupiać, więc to już, już troszkę ta, 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 ta forma zabawy się, się zmieniła. No a co było tym momentem przełomowym u ciebie, kiedy postanowiłaś, jak sama przed chwilą powiedziałaś, przestać tańczyć, tylko tańczyć, ale zac zaczęłaś myśleć o tym, żeby zająć się DJ-ką, czy, czy najpierw śpiewaniem, a później, mhm. później, później DJ-ką? Hmm. Ja nie, nie pamiętam takiego jednego momentu. No na pewno w tym Blue Velvet to, to był taki moment, że właśnie jak zobaczyłam DJ Drediego w tym kapeluszu w kwiaty za tam Eliska Krakówka już też się kręciła, i tak widziałam, że oni są w jakimś takim właśnie typu miejscu chill out, room, ale trochę viprum i tworzą jakieś takie środowisko, które mi po prostu zaimponowało, że, że, że są jakąś taką elitą, że oni wiedzą więcej, mają dostęp do muzyki, wiedzą gdzie się odbywają imprezy. Więc na początku za, zaimponowało mi coś takiego. A że muzyka w moim domu była zawsze obecna i ja w ogóle chciałam śpiewać, tylko trochę nie miałam wiary w, w swój głos, ale wiedziałam, że, że muzyką chcę się zajmować. I wtedy, I wtedy pojawiła się radiostacja tak naprawdę. I myślę, że to z jednej strony dzięki radiostacji, a z drugiej strony dzięki miejscu o nazwie Między nami gdzie Ewa prowadząca między nami właśnie poprosiła mnie, żebym zaczęła grać tam jako, jako DJ-ka, to co gram w radiu, w, le, w audycji Radio Leniwa Niedziela. Ja mówię, co ty, w ogóle nie jestem żadną DJ-ką. No ale dzięki temu z, z, zaczęłam, zaczęłam te, 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 te rzeczy prezentować, zaczęłam kupować winyle. Z ówczesnym moim wtedy chłopakiem stworzyliśmy taki projekt Zenowi e, i takie graliśmy, ci lautowe rzeczy. Ja zaczęłam za ten mikrofon chwytać. No, trochę robiłam wszystko naraz, bo A to śpiewałam z chłopakami z Bugi Mafii no to już tak bardziej break-bitowo. E, to śpiewanie z DJ-ami to przyszło troszeczkę, troszeczkę później. Często z DJ-em Adamusem śpiewałam, e, z DJ-em no to, to już taki zupełnie późniejszy etap. Mm. To wszystko to trudno właśnie wyodrębnić taki moment, bo to po prostu dzieje się spontanicznie. Bo to są małe kroczki, które się ze sobą łączą. Trzeba gdzieś tam y, uporać się też z tym wstydem, uporać się z czymś takim, że jak się wchodzi do klubu i ten, i ten, i ten nagłosieniowiec mówi, a tak się patrzy, no ja mówię, no ja tu będę śpiewać. I on tam. W taki po prostu sposób, z niedowierzaniem. No, 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 było ciężko, bo po prostu nikt tego nie robił. I to śpiewanie z dj to było rzeczywiście dosyć pionierskie. Yy, granie ja, jako, jako DJ-ka, no też, też w sumie, to, to, to były początki. Więc myślę, że, że, że długo mi zaczęło, zajęło, zanim ten taki stres w ogóle zwalczyłam w sobie, żeby to, żeby to robić z większą przyjemnością. No bo ty byłaś prekursorką chyba śpiewania, prawda? Z, z DJ-ami w Polsce. Nie, nie chciałabym mówić, że byłam pierwsza, bo, bo to mogło się dziać, dziać równocześnie. No była Marysia Sadowska yy, i był Glen, którego pozdrawiam serdecznie. Zdarzyło nam się ze dwa razy walczyć o mikrofon. <taki> takie mieliśmy parcie po prostu, to tak mogłabym, być może o kimś zapomniałam. Była też wiosna, ale to chyba troszeczkę później. Ale, ale rzeczywiście Nuno później się pojawiła. Rzeczywiście do dziś nie ma nas zbyt. Jest jeszcze Jacob A. Ty, 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 ty. To można na, na palcach obu obu rąk policzyć, ilu jest tych wokalistów śpiewających z DJ-ami. Rozmawiajmy jeszcze o twoim epizodzie bycia, bycia DJ-ką, bo wiem, że w pewnym momencie zarzuciłaś mm -hmm. e, granie i e, stanie za dekami. E, w krakowskim klubie RZA tak. przez mikrofon powiedziałaś, że to jest twój ostatni set. Mm -hmm. e, dlaczego właściwie zdecydowałaś się porzucić e, DJ-owanie? Hmm, no po prostu... To było bardzo szczere z mojej strony. To była taka wewnętrzna rozmowa. Co jakiś czas takie rozmowy ze sobą prowadzę i myślę, i polecam to każdemu, bo czasami zapędzamy się, jesteśmy w coś po prostu zapędzeni w jakiś taki kozi róg i robimy coś na siłę. I to było działanie na siłę, które było spowodowane moim uczestnictwem w programie, w programie Co za Noc w stacji TVN. Pozdrawiam Oliwiera Janiaka. Fantastycznie nam się pracowało. Natomiast ten program. Wypromował mnie na DJ Nowikę, która po prostu jeździ po Polsce i nie wiadomo, co ona tam pokaże za tymi dekami. Natomiast ta y, sfera y, techniczna nigdy nie była moją mocną stroną. Y, nie uważam, żebym nauczyła się super miksować. To, co było moją siłą, to była selekcja. Rzeczywiście uważam, że wybierałam fajne numery, kupowałam fajne płyty. Y, Natomiast te oczekiwania po prostu mnie strasznie spinały, bo wiedziałam, że, że, że jestem zaproszona, dostaję pieniądze za co a że nie do końca może spełniam to, czego się ode mnie oczekuje. No i to śpiewanie jednak było mi dla mnie. Prostsze, no jakieś takie po prostu naturalne. To, to mi przychodziło dużo, dużo łatwiej. A jeszcze tak dla tych, którzy nigdy z winyli nie grali, to dodam, bo ja jestem taką osobą dosyć chaotyczną i bałaganiarą. I to wożenie tych płyt, to było jedno. Ale później um, utrzymanie porządku za DJ-ką, kiedy się szukało... I wyjmowało z tych okładek. Kończył się mój set, i ja miałam całą podłogę zawaloną po prostu kładkami. Potem to wszystko na szybko zbieram, jak. Nie pamiętam też, z której strony zagrać, więc robiłam sobie jakieś oznaczenia. No, gdzieś chyba ta sfera po prostu logistyczno-techniczna w DJ-owaniu mnie, mnie przerosła. Teraz to granie wygląda zupełnie inaczej, więc no, chylę czoła przed wszystkimi dziewczynami które tę technikę opracowały. Ja mam czasem, czasem mi się teraz zdarza gdzieś zagrać tak niezobowiązująco, ale to jest, ja, ja się zatrzymałam na winylach, więc ja teraz muszę się na nowo uczyć, jak się z pendrive'ów gra, jak w ogóle, to, to, to jest dla mnie właściwie zupełnie nowa, nowa rzecz. No ale granie z winyli to chyba jest duża umiejętność, prawda? No tak, poza tym my, my, mówię tak już ogólnie o tym naszym pokoleniu, powiedzmy, jeśli chodzi o Warszawę, nazwijmy je piekarnianym, to pochodziliśmy z takiej szkoły jakby, że to pamiętam jeszcze DJ Easy, który uczył na przykład glasera. I zawsze było mówione, DJ najpierw trenuje tygodniami w domu, zanim, zanim w ogóle wyjdzie do ludzi. Że to nie jest tak, że sobie tam kupimy sprzęcik, coś tam sobie opracujemy i od razu lecimy, najpierw robimy krzywę miksaż, aż w końcu nabieramy doświadczenia. Tylko po prostu nie wychodzi z domu, dopóki nie, 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 nie będzie grać yy, płynnie. Więc rzeczywiście do tej, do tej sztuki miksowania przywiązywało się chyba troszkę więcej, więcej wagi. No, teraz wystarczy podobno zrobić kurs internetowy, pewnie tam paręnaście, 30 godzin i, i, i podobno już można zacząć grać, więc, więc no, jest to nieporównywalnie duże. duże... No na pewno, na, aczkolwiek ja też bym z tym polemizowała, bo z kolei te osoby, które mówią, że DJ-owanie jest aż takie proste, wystarczy włączyć synka i jesteś DJ-em, to też nie jest tak, bo to trzeba czuć, trzeba wiedzieć, jak te utwory dobrać, jak dobrać efekty, jak to podkręcić, więc ja bym tego tak nie oceniała też negatywnie, że to jest bułka z masłem, bo to jest nadal bardzo, bardzo trudna rzecz, żeby naprawdę jeszcze wyróżnić się w ogóle Oczywiście. na tle takiej masy, masy DJ-ów i dj -ek. Znaczy DJ jak może mniej. No, ale... no teraz zalew właśnie nie, nie tylko DJ-ów, ale w ogóle muzyki wszelkiej jest, 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 ogromny, więc ten próg wejścia jest, jest stosunkowo tak. niski, ale jednocześnie no, jest bardzo trudno, jak sama powiedziałaś, rzeczywiście wyróżnić się czymś i, i, i gdzieś skraść serca. No, mhm. no, to, to oczywiście to nie jest tylko DJ-owanie, bo, bo to jest też cała rzesza innych rzeczy, które trzeba robić. Oprócz tworzenia muzyki, to zresztą mówi. Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że czasy tworzenia, w którym muzyka broniła się sama, już dawno minęły. Tak? I teraz tak, tak, ważne jest też to wszystko, co dookoła, czyli marketing i, i wiele innych rzeczy. Z tym związanych. No ale jednak nie zrezygnowałaś w 100% z grania, bo, bo grasz razem ze swoim partnerem leksem, śpiewasz, on, on gra z adekami, wy też improwizujecie swoje sety, tak? W większości. Tak, mimo że ja nie zawsze chciałabym, żeby tak było, ale, ale rozmowa z leksem przez to, że no, chyba wszyscy wiedzą, że jesteśmy na co dzień też parą, no to ja troszkę mu dokuczam, że kiedy go nie ma, czy nie może zagrać, gra, gra ze mną ktoś inny, to zawsze mi jest tak miło, bo ten, ten, ten obcy, że tak powiem, kolega po prostu pyta: No ale co zagramy? Ustalamy, wysyłamy do siebie playlistę, robimy na Spotify playlistę. A jak ja go pytam, no ale co będziemy grać? Zagramy, co zagramy? No i. I koniec. Ale, ale mam po prostu do niego ogromne zaufanie. Uważam, że ma naprawdę dosyć zjawiskowe wyczucie momentu, miejsca i ludzi. Czasami, jak się w ogóle zdarza, tak że on gra sam, nie wiem, no, na przykład nie wiem, na finał festiwalu Nowa Muzyka, na przykład w Katowicach to ja się strasznie denerwuję, jak on sobie poradzi. Normalnie stoję tam na tym parkiecie i po prostu się czy czym on zacznie, czym on zacznie. I on wchodzi po prostu, kul, cool, w ogóle mina i nagle gra coś takiego, że, że, że wow, że to wszyscy na to zwracają uwagę. I więc, więc ja tu zazwyczaj jestem spokojna. Ewentualnie, mm, kiedy gramy nie w klubie tak typowo, że jest pierwsza w nocy, tylko nie wiem, no jest to... Jak to ja nazywam, recitalowy, bardziej granie, to znaczy nie ma jakiejś wczesnej, wcześniejszej porze, towarzyszy, nie wiem, no powiedzmy, jest to nie wiem, otwarcie jakiejś tam, nie wiem, galerii, jakiś plener, jakieś coś takiego. No to wtedy rzeczywiście trochę go muszę tak przykręcać, żeby nie było za mocno, żeby nie było za głośno, żebyśmy tak się wpasowali po prostu w taki lżejszy, lżejszy klimat. No ale jest to też dla was pewnie wyzwanie takie nie, nieustanne, tak? No bo jednak nie zamykacie się w, w, w jakimś prostym schemacie, tylko no jednak gdzieś utrudniacie sobie to zadanie. Więc to myślę, że to jest też tak, fajne, bo to jest takie tak. stymulujące. Nie? Fajne jest też to, że yy, chociaż też trochę przerażające, że dopiero po, po tylu latach. Tak, mogę powiedzieć to, że dopiero po tylu latach robienia już tego, czyli śpiewania w, i w duecie i z Beats friendly, a to już jest 20 lat takiej działalności, to tak od jakichś pięciu lat yy, mam w tym na tyle taką pewność siebie i swobodę, że już nie przejmuję się tym, że się nie słyszę, że jest gorąco, że ktoś pali papierosa, że, że, że to, że tam to tak jak kiedyś. Wszystkie te czynniki po prostu powodowałyby mnie jakiś ogromny stres i uważałam, że to, że to wypada źle. Znana jestem, nadal robię, robię to, jestem znana z tego, i to po prostu każdy, kto ze mną grał albo był ze mną na imprezie, to przytoczy, że zawsze wyłapuję kogoś na parkiecie i proszę, żeby tylko dał mi znać, czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho i pytam: Dobrze, dobrze, ale powiedz. I strasznie się tylko chcę mieć pewność, ta osoba, ufam jej i ona musi mi powiedzieć. Czy jest dobrze i, i, i wtedy już dobra, i wtedy już wszystko, wszystko gra, więc to naprawdę wymaga czasu, żeby to sobie wszystko tak poukładać z taką swobodą, móc to robić. No ale to też świadczy o twoim profesjonalizmie, no jednak tym, że, że przykładasz się do tego, co robisz, a jednak zależy ci na tym, żeby wszystkie elementy były spełnione, no jednak nagłośnienie jest absolutnie dla mnie, no, rzeczą kluczową. Niewiele nie osób, znaczy może nie niewiele, ale wiele osób nie zwraca na to uwagi, czy, czy na przykład właścicieli klubów, który, którzy nie, nie zaopatrują w, swy, w kluby, klubów w dobre nagłośnienie. Ja uważam, że to jest i może być absolutny game changer, że nagłośnienie jest w stanie zrobić nie, no oczywiście, imprezę. Nagłośnienie jest bardzo ważne, ale, ale to jak wiesz, jak DJ ustawia ustawia, nie wiem, wysokie tony, średnie tony i tak dalej, to też jest istotne, a, a po prostu dla wokalistów, o wokalistkach się w ogóle nie myśli, bo jest ich właśnie tak mało, i to się na tyle rzadko zdarza, że może być klub z świetnym nagłośnieniem. Ja tak miałam z klubem Esku, w Poznaniu. No, świetne nagłośnienie, natomiast no, miałam duży kłopot z tym, żeby tam rzeczywiście dobrze się słyszeć. No, rzadko jest realizator na miejscu, no, tam akurat się zdarzało, że był, więc to jest już odrębna w ogóle jakaś tam historia i trzeba się raczej troszeczkę, przynajmniej w Polsce, przyzwyczaić, że, że te warunki są to nie są warunki tak jak na koncercie, tylko. Specyficzne. Rozumiem. Porozmawiajmy chwilę o kobietach. W tym, no nie ma co ukrywać, klubowym świecie, mm -hmm. który jednak jest zdominowany w większości przez mężczyzn. Czy ty miałaś kiedykolwiek jakieś trudności związane z tym, że jesteś kobietą, czy, czy może wprost przeciwnie? No, wiesz, nie tylko, nie tylko scena klubowa jest zdominowana przez mężczyzn, bo okazuje się, że procentowo w ogóle nawet wydawało się, że jest tyle śpiewających kobiet, ale nadal w ogóle cała, cała scena muzyczna, cały świat muzyczny jest zdominowany przez mężczyzn. Myślę, że to się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o moje doświadczenia, to nie, nie miałam takich oprócz tych zupełnych początków, kiedy, kiedy rzeczywiście. Z tym mikrofonem się pojawiałam i, i, i takie, takie wzbudzałam właśnie niedowierzanie yy, i było ciężko się tam troszeczkę z tym, z, z, z tym przepchnąć, żeby, żeby, żeby ktoś na mnie zwrócił uwagę tak, jak chciała. Natomiast myślę, że to może dlatego, yy, że ja dosyć szybko. Yy, Zostałam, y, nagrałam utwór ze Smolikiem, Tea time i po prostu zaczęli mnie ludzie też z tego kojarzyć, więc było mi troszeczkę łatwiej wejść do klubu w tej innej roli, bo już miałam to, te swoje działania inne, byłam zna, y, kojarzona z radiostacji, y, więc to się wszystko zadziało w tym samym momencie, i myślę, że to mi też ułatwiło, więc nie miałam okazji. Hmm, sprawdzić, jak by to było, kiedy byłabym zupełnie tą dziewczyną znikąd, która próbuje, yy, próbuje zacząć śpiewać z dj -ami. Myślę, że no to na pewno byłoby wtedy, wtedy dużo, dużo trudniejsze. Ale takich jakichś naprawdę przykrych yy, sytuacji nie kojarzę, ale to wiesz, mogłam mieć po prostu dużo, dużo szczęścia do ludzi. No tak, bo wydawać by się mogło, że jednak kobiety w tym, w tym świecie mają trudniej, właśnie z tego względu, że jednak tych mężczyzn jest więcej i gdzieś tam poniekąd z tego powodu może być no, im ciężej, tak? W, gdzieś przebić się przez, przez ten męski, męski świat. Masz bogate doświadczenie dziennikarskie, wspomniałaś o, o radiostacji, pracowałaś w wielu różnych stacjach mm -hmm. radiowych, prowadziłaś mnóstwo audycji, swój własny podcast. Czy Praca dziennikarki jest dla ciebie równie ważna, co praca w studio nagraniowym, w którym śpiewasz? Czy, czy, czy może jakby w, w skali ważności, to jak, jak to u ciebie wygląda? No ja jestem teraz w takim momencie zmian, poszukiwań. Chcę tak trochę w tym dojrzalszym życiu odnaleźć się na nowo, bo w Czuję, że, 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 że można jeszcze dużo fajnych rzeczy zrobić, i chciałabym, żeby właśnie ta sfera dziennikarska i radiowa wypełniała troszkę więcej mojego czasu, żebym mogła prowadzić więcej rozmów, właśnie, ale też i prezentować muzykę, czyli mieć więcej tego czasu antenowego, ale też móc właśnie uczestniczyć w różnego rodzaju konferencjach. Bardzo to lubię. Lubię prowadzić panele dyskusyjne, lubię brać w nich udział. Taka wymiana po prostu myśli wydaje mi się niezwykle ciekawa i inspirująca. Pierwszy raz też byłam na takim festiwalu showcase'owym EuroSonic ISNS, i SNS teraz w styczniu w Groningen i bardzo mi się to, to podobało, kiedy ta, ta wymiana myśli jest na szczeblu międzynarodowym. To już w ogóle wow, byłam absolutnie zachwycona. Chciałabym częściej też brać udział w, ta, w tego typu wydarzeniach, ale nadal na pierwszym miejscu, chociaż myślałam, że już tak nie będzie, bo był moment, że straciłam motywację już do nagrywania. Ale właśnie mój projekt, który stworzyłam z Samborem, znowu mi taką motywację przywrócił. Znowu zachciało mi się wydać. Najpierw miała być epka. Teraz już zdecydowaliśmy, że będzie album. No i to jest chyba jednak, jednak, jednak najważniejsze najważniejsza rzecz. No, no czuję się po prostu zawodowo wokalistką. Mm -hmm. Przede wszystkim. Po, rozmawiajmy e, więc o twoim projekcie z Samborem. Ja osobiście jestem wielką fanką waszego ostatniego e, utworu Born Again. Słuchałam go już milion no, razy. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Telety zresztą też jest, też jest e, bardzo fajne. Jak w ogóle doszło do, do waszej współpracy? To ja jak zwykle miałam szczęście, szczęście do ludzi, bo, bo już na mojej drodze tych producentów, z którymi mi się fantastycznie pracowało, było bardzo dużo. Zresztą wasz gość Agim Jalili również jest jednym z takich wspaniałych moich współpracowników. Uwielbiamy się i cały czas inspirujemy się nawzajem, wymieniamy też opinie na temat wszystkiego, co, co robimy. Natomiast Sambor, my nie znaliśmy się w ogóle wcześniej yy, prywatnie. Sambor jest z Poznania, wysyłał do mnie po prostu swoją muzykę od czasu do czasu. No, i, i, dla mnie on był wokalistą, ale zdradził mi, że tak naprawdę to, to śpiewanie nie jest dla niego najważniejsze. On by chciał produkować muzykę dla innych. Tym mnie bardzo zaskoczył, zaintrygował. Byłam ciekawa, cóż ten Sambor tam wyczynia, cóż to za produkcje mogą być. No ale kiedy mi podesłał taką całą paczkę z, z takimi różnymi po, po, pomysłami, to od razu dostrzegłam w tym duży potencjał. Potem zauważyłam, że jesteśmy bardzo różnymi, innymi ludźmi. Ym, I zastanawiałam się, czy to będzie przeszkodą, czy, czy będziemy się uzupełniać. I okazało się, że się fajnie uzupełniamy, bardzo po prostu dobrze się dogadujemy. Mimo, że mieszkamy w innych miastach, to bardzo ten kontakt jest bardzo intensywny. Nagrywam sobie głosówki, dzwonimy do siebie, piszemy do siebie. No i fajnie. I myślę, że to potrwa, że to będzie coś, coś, coś dłuższego, a może pojawi się też we mnie chęć, żeby nagrać album po polsku, już taki solowy. Muszę się nad tym dobrze zastanowić, bo to jest naprawdę trudna teraz sytuacja na rynku, żeby porywać się na kolejne wydawnictwa gdzieś tam. Mam tego po prostu pewną, pełną świadomość, ile jest pracy i nakładów finansowych, a, a, a co jest w drugą stronę to już różnie, różnie to wygląda. No i tej pracy jeszcze dookoła, tak, o której już też wcześniej wspomniałam, że jednak no, ta praca nie kończy się tylko na wydaniu muzyki. Tak naprawdę na wydaniu muzyki to się dopiero wszystko zaczyna. Trzeba jeszcze z, 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 wykonać ogrom pracy związanej z, z promocją, na co też trzeba wygrać, wy, wydać ogrom pieniędzy. No nie ma co Niestety. ukrywać, że bez promocji, bez, bez reklam, bez marketingu szeroko pojętego, to no, no nie sposób jest się jest się po prostu przebić. No Niestety jest tak smutne. jest, i nawet jeżeli jesteśmy w jakiejś wytwórni, czy mamy do, dobry kontrakt dystrybucyjny. To nadal jest tak, że samemu trzeba, trzeba bardzo dużo wokół tego, tego zrobić. Te czasy się troszeczkę zmieniły. Jak ja byłam w zespole Futro, to ja miałam kontrakt, i wokół mnie po prostu były trzy panie z wytwórni, które wszystko za mnie robiły, załatwiały, mówiły mi, jak mam się ubrać, i w ogóle po prostu oddychały za mnie. Ale to ani nie było fajne też do końca, bo tej wolności było mniej, ale też myślę, że to się dosyć mocno zmieniło, i coś takiego dotyczy tylko naprawdę tych największych gwiazd, a, a cała reszta, no, no, musi po prostu bardzo, bardzo dużo pracować wokół każdego singla, każdego albumu y, i to po prostu no, wymaga naprawdę w, wytrwałości. Czyli z Samborem planujecie album? Na, tak, w, tak. Ja w, w, słuchałam swój, jednego z swoich wywiadów, przygotowując się do tej rozmowy, i tam wspominałaś o Epce, mhm. ale rozumiem, że, że plany są na, na, na cały album. Tak, tak. Myślę, że, że szkoda by było zamknąć to w takiej krótkiej formule. Mamy po prostu tych pomysłów jeszcze, jeszcze trochę, więc, więc, więc jak najbardziej. W ogóle też fajnie dla mnie było wrócić do śpiewania po angielsku, bo jakieś takie ciśnienie się zrodziło, że musi być po polsku, musi być po polsku, a, a, a odkryłam w tym jakąś taką nie wiem, czy to była kwestia jakiegoś takiego zatoczenia koła, że chciałam powrócić do do tego takiego pisania, jakie, jakie uprawiałam ze smolikiem i z futrem i to była no, dużą frajdę w tym odnalazłam po prostu. No tak, bo ty jesteś po, po anglistyce. Tak, ale to już dawno temu i, i, i te braki z, też mocno, moc, mocno odczuwam, muszę, muszę przyznać, że cofam się. No, ale jednak ale jest wiadomo, okay. jeszcze, to, co, to, co zapisane jest jeszcze, tak. w jeszcze to jestem tak. w stanie napisać na szczęście. A pogadajmy jeszcze o tym pisaniu po angielsku, dlatego że wydaje mi się, że w Polsce jednak no, w większości pisze się po polsku, no, co mogłoby się wydawać naturalne, ale z drugiej strony mi osobiście gdzieś brakuje tego, tego języka angielskiego. Czy uważasz, że właśnie polscy artyści powinni iść w stronę tych anglojęzycznych tekstów, czy, czy może jednak pozostać przy. No ja, przy ja jestem już osobiście trochę zmęczona. Taką falą tych polskojęzycznych utworów, bo fajnie, jak to by było różnorodne i bardzo dobrze pamiętam ten czas. Yy, to był tylko właśnie a z tymi datami, ale wydaje mi się, że to coś w okolicach roku 2000, 2000, może troszeczkę później. Kiedy zaczęły pojawiać się później, co ja mówię, 2002 rok to było Futro, czyli zdecydowanie później, zaczęły się pojawiać te, te zespoły typu Camp, Rebeka. No to wszyscy po angielsku zaczynali. Elektronika obowiązkowo po angielsku, nikomu to nie przeszkadzało. Naprawdę od razu generowali duże zainteresowanie, i, i, i sporo, sporo fanów było zainteresowanych tymi, tymi projektami od samego początku. Było to takie, taki hot stuff. No a później właśnie nie wiem, czy, 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 czy kwestia tego ciśnienia na ten polski język wymuszona też tą, to, tym, że ten procentowy ten udział tych polskojęzycznych utworów w radiu, to w ogóle ta chęć Bycia obecnym w radiu, bo to bardzo artystom pomaga. No to się przekłada na tantiemy, to się po prostu przekłada na wszystko. I chyba stąd takie, takie, taka potrzeba się zrodziła, żeby każdy spróbował po polsku. A może jak się już raz spróbuje, to potem, to potem się do tego angielskiego, angielskiego nie wraca. Więc, więc rzeczywiście... Bardzo dużo jest tej, tej muzyki w języku polskim, a niestety nasz język jest dużo bardziej wymagający. I wydaje mi się, że bardzo dużo powstaje tekstów, które nie powinny w ogóle zostać nagrane, tylko po angielsku na pewno, na pewno łatwiej coś ładnie brzmiącego i w miarę sensownego stworzyć, ale po polsku to już musi być jakaś konkretna treść. Tak, no albo, albo ktoś musi być rzeczywiście uzdolniony, też w takim no, w, w kierunku czy to pisania wierszy, tak, bo to w, ja zauważyłam, że właśnie takie osoby, które mają gdzieś ten naturalny dryg i, i potrafią pisać w sposób właśnie taki biegły, posługują się polskim językiem, to im rzeczywiście te teksty wychodzą. Natomiast no, takie proste teksty, no, to, to zgadzam się z Tobą w 100%, że to, że to rzeczywiście nie brzmi. Nie brzmi tak, jak powinno, a z kolei z językiem angielskim jest tak, że nawet prosty tekst potrafi brzmieć bardzo dobrze, nie? Więc, więc to, to, to rzeczywiście, rzeczywiście coś, coś w tym jest. Wspomniałaś o tym, że masz szczęście do ludzi. Jakich ludzi, w których mogłabyś wymienić ze swojej drogi artystycznej? Ja wiem, że ich było wielu, ale jakbyś miała wymienić właśnie takich najważniejszych ludzi, których spotkałaś, to no, kto by wiesz, to był? To jest takie... Po, 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 no, trzeba tu uważać, bo jak po najważniejszych wymienię kilku, a, a ktoś się odezwie a ja, a ja, no więc... Może może te, te wymieniając takich, z którymi zrobiłam najwięcej po prostu, oprócz Sambora, o którym już, o którym już rozmawiałyśmy, to, to na pewno właśnie jest Agim, bo też Agim był też, wchodził też w skład mojego zespołu, był takim kierownikiem zespołu. Myśmy normalnie tak? grali tak, ah, okay. materiał z Płyty Hard Times z roku 2013 i później jeszcze przez, przez lata graliśmy normalnie razem. E, więc tak, no, no, na pewno Smolik, bo to też był taki człowiek, od którego bardzo dużo się nauczyłam. To taki naprawdę niesamowita postać. Pracuję się z nim tak bardzo. No tak naprawdę on przywiązuje wagę do każdego najmniejszego po prostu detalu. To nie jest takie po prostu, a, zaśpiewać i wyjść, tylko żeby ten utwór Tea Time powstał, mój szlagier, moje pod papugami, mój, mój Tea Time, to, no, to naprawdę tych wersji było dużo i on wyłapywał jakieś pojedyncze brzmienia, on to sklejał. No naprawdę to, to, to było dla mnie coś takiego wow, to w ogóle nie wiedziałam, że to w taki sposób można nagrywać e, muzykę. No Bogdan Kondracki z którym właściwie na każdej płycie Bogdan był obecny, ale on też był producentem z właśnie płyty futra. Też świetny, z kolei taka oaza spokoju, no po prostu cudowna współpraca. Z tymi osobami z, zrobiłam najwięcej, ale też ostatnio Envy pomaga nam z Samborem, jeśli chodzi o miksy, i też się cieszę, że powróciliśmy do, do współpracy. Stworzyliśmy zresztą, a dobra, tego jeszcze na razie nie ma, ale też fajną, fajną wersję utworu pewnej wokalistki. A ANV wysyłał do mnie swoje nagrania pierwsze na kasetach do, do radia. Więc to jest to są, fajne, że to są takie wieloletnie relacje. Mm. Które mogą na chwilę na przykład mieć jakąś przerwę, bo każdy jest czymś zajęty, ale potem wracamy do siebie tak trochę, jak się wraca do jakiejś tam, nie wiem, dobrej kumpeli z liceum. No po prostu e, cały czas te, te, te więzi są takie trwałe i to, i to jest fajne. No, też Staszek Koźlik, u którego nagrywałam bardzo dużo, bardzo dużo SRM Studio, nagrywałam bardzo dużo wokali między innymi do utworu Lekko, no też ze mną spędził wiele, wiele godzin. Dla mnie jest bardzo ważny ten aspekt ludzki, znaczy musi, musimy się dobrze ze sobą śmiać. Musimy mieć naprawdę fajny taki, taki przelot yy, ludzki. Yy, nie wyobrażam sobie po prostu nagrywać z kimś, kogo bym nie polubiła. To jest chyba niemożliwe. Ładnie powiedziane, <grym> z, tym, z tym śmianiem się, bo bardzo, bardzo fajne. A czy przypadkiem płyta Nowika 2.0 nie była właśnie takim hołdem dla, dla bliskich ci osób? Tak, dokładnie. Widzisz, dobrze, że o tej płycie powiedziałaś, bo ja uważam, że coś tam zrobiłam chyba źle z tą promocją, bo ta płyta, uważam, nie dotarła do, do tych wszystkich. Odbiorców, którzy mogliby z przyjemnością jej posłuchać, a ja byłam taka strasznie dumna, że udało mi się zebrać taką plejadę, plejadę gości, i rzeczywiście nie ma tam ani jednej osoby, bo teraz jest taka tendencja do zapraszania ludzi ze względu na zasięgi. Nie ma tam ani jednej osoby, której, którą zaprosiłam ze względu na zasięgi, której nie znam, z którą nie miałam. W ogóle do czynienia. Jestem na przykład zespół Locostar, właśnie o nich też nie powiedziałam, a współpracowałam się z Tomkiem Ziętkiem i z Marsją fantastycznie, no, kosmici, po prostu strój miasta uwielbiam. No, jest tam Basz, jest tam Busław. Natalia Grosiak, z którą może nie współpracowałam za dużo muzycznie, oprócz stworzenia wspólnie tekstu do piosenki Słabości, ale też coś takiego czujemy, czujemy fajnego, jak fajną chemię między sobą. Yy, więc tak, tak, jak najbardziej. I ten koncert, który udało nam się, ja chciałam, żeby tych koncertów było więcej. Było ich trochę, ale taki z wielką pompą, to był koncert w niebie. No, i rzeczywiście czułam się jak na takim w ogóle wymarzonym koncercie. Dostałam piękne kwiaty na koniec, i było dużo gości, i niezwykłe, niezwykłe wzruszenie. Cały czas to bardzo mocno jest w mojej głowie i sercu ten moment. No, bo to była płyta, która była podsumowaniem 20 lat ta, twojej ta. działalności muzycznej. Mhm. No i Agim też, prawda, ta. tam z, wyprodukował She's Dancing, bodajże? Agim jest autorem She's Dancing, tak, natomiast tutaj na, na, na oryginalnej płycie, a tutaj je zrobił safest i z Busławem na, na, ten, na ten krążek. No, ja zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby tej płyty posłuchać, bo ja uważam, że jest, jest świetna, fajna, i, różnorodna no, taka tak naprawdę. Tak, no. tak, 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 no, Bardzo dobrze się jej słucha, więc zachęcamy naszych widzów, <grym> słuchaczy, <grym> do tego, żeby, żeby, żeby przesłuchali. Dziś że jest... jest to bardzo łatwe. Wystarczy wejść na mój profil, wiadomo gdzie. I wszystko, i wszystko tam jest. Czy zauważasz jakieś zmiany na lepsze, jeśli chodzi o, o rynek muzyczny? No na pewno na pewno to, że, jak, że, hmm, że możemy. że Tak dużo jest tego do it yourself, że, możemy, że, że jak ktoś się naprawdę uprze, no to może bardzo szybko coś wydać, stworzyć sobie profil, wymyślić sobie wizerunek i, i można szybko zaistnieć jako artysta. Kiedyś ta droga była trudna i długa, bo bez wytwórni nie można było zrobić nic. Tak naprawdę. Dziś ta wytwórnia nie jest, nie jest Ci tak do końca potrzebna. Potrzebna Ci jest dystrybucja, a resztę możesz wszystko zrobić samemu. A w firmie dystrybucyjnej nie ma przesiewu na zasadzie, a to jest kiepskie, to jest takie. No po prostu biorą wszystkich. Więc tutaj ta, ta, ta równość, jeśli chodzi o dostęp, to jest na pewno coś, co jest i plusem, i minusem, bo plusem ułatwia też osobom, które na przykład nie są z dużych miast, prawda? Są jakieś ogromne talenty, no jakiś talent mieszkający w małym mieścinie, ale powiedzmy są jakieś zasoby finansowe i ta osoba jest w stanie sobie zapewnić i sprzęt i wszystko, żeby to wszystko zrobić, no to ma jakąś tam szansę. A z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że powoduje to ogromny zalew. Po prostu, no, ciężko jest to wszystko... Zrobić selekcję, niby te algorytmy robią dla nas selekcję, według naszych jakichś gustów. Mamy też, po to mamy jednak nadal te stacje radiowe i tych dziennikarzy i te, te, te osoby, które dzielą się swoimi upodobaniami. Nie wiem, ja na przykład bardzo szanuję Bartka Hacińskiego, zawsze sprawdzam, co zamieszcza na swoim blogu Polifonia no takie, takie, takie drogowskazy są nam potrzebne, bo po prostu nie, nie jesteśmy w stanie w tym, w tym gąszczu się przebić. No są oczywiście osoby, które tylko i wyłącznie polegają na algorytmie i nawet nie sprawdzają, kto tam wykonuje te, te utwory. Myślę, że wśród nastolatków to w ogóle taka panuje, to jest taka plaga, że tam kilku artystów kojarzą, a reszta to po prostu tak jak leci z TikToka, czy, czy, czy wybrany przez algorytm na Spotify więc tak jak mówię, to są dwie strony medalu, a inne pozytywne. Hmm. Cieszę się, że ten rynek nasz jest taki po prostu bardzo bogaty i że artyści polscy tworzą muzykę na takim tak wysokim poziomie. Szkoda, że cały czas jest tak, że tak niewielu z nich przebija się za, granicę, na, za granicą, albo jest to ze sprawą naprawdę dużego talentu i gdzieś tam umiejscowienia się w takiej niszy, yy, gdzie jeszcze to miejsce jest, tak jak Hania Rani, albo trzeba niestety bardzo dużo zainwestować, żeby za granicą się po prostu pojawić, nie wiem, no wykupując jakieś kampanie, no, no nie znam się na tym yy, tak, tak, tak do końca, ale to cały czas jest jakaś garstka artystów, którzy, którzy, którym się za granicą udało. No i nasi kochani Cats and Dogs, których podziwiamy i myślę, mam nadzieję, że oni są właśnie motywacją bardzo dużą dla, dla innych DJ-ów i producentów, że to jednak da się. No, oni też już od lat funkcjonują o, bardzo na, dużo pracy, tak, 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 tak to no, jest no, no, na polskiej scenie. Orka. No, niestety tak to w większości wygląda, prawda? No, oczywiście są takie przypadki osób, którym udaje się dojść do tego sukcesu pragnionego szybciej, ale mi się jednak wydaje, że to raczej są, są jednostkowe przypadki. Mhm. I jedno, albo jednosezonowe, wiesz? Na, albo jednosezonowe, mhm. dokładnie. Wydaje mi się, że to nie tylko w muzyce, ale w ogóle też i w życiu tak wygląda, że, żeby dojść do czegoś, żeby e, osiągnąć sukces, jakikolwiek, tak naprawdę. No, no to po prostu trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu na to. No i przebrnąć przez trudny, trudny, trudny początek. No, Zdecydowanie. Na... No. Zdecydowanie. Właśnie ostatnio słyszałam cytat to z Winston Churchill'a właśnie a propos tego, że sukces to wędrowanie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Bardzo mi się to spodobało. I... No dużo, dużo w tym prawdy. Oczywiście, tak, tak coś, coś w tym jest. Jeszcze a propos takich naszych polskich można już powiedzieć gwiazd. No to oprócz and Dogs też Martyna Pałtesa wspaniale sobie tak, radzi. Tak, tak, tak. Nie, no, no oczywiście, ja, ja nie mówię, że już nie rozwijam się tutaj wymieniając wszystkich, tak jak mówię. No jest, jest jakaś tam grupa, ale na przykład w Popie. No nie za bardzo. Ja bardzo wierzę w Jana. Uważam, że Jan jest za sprawą trochę tych eliminacji do Eurowizji, z tam z, chyba z zeszłego roku. On się tak bardzo wybił, ale ja widziałam jego występy i ja uważam, że to jest nasz kandydat na karierę popową, międzynarodową i trzymam za niego kciuki. No byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście komuś tak. się udało. Wydaje mi się, że tam akurat no jednak ten, ten gatunek, jakim jest pop, on jest bardzo mocno obsadzone. Natomiast no, tam ta konkurencja, o której wspomniałaś, jednak to nie jest nisza, tylko to jest ten mainstream, mainstreamów. No tak, to jest wspomniał. już bardzo takie produktowe mm -hmm. jakby podejście też do, do, do muzyki i to działanie całej kliki menadżerów, y, którzy bardziej opracowują strategię niż, niż to, co robi ten artysta, który po prostu Otóż jest to. przerzucany tylko w tym wszystkim jak taki pionek. No, podobnie właśnie był, był tutaj Agim y, i opowiadał o, o Shibaraku, i o ich zmaganiach się z, z zagranicą i o tym, jak e, dalekie były ich wyobrażenia o tym, w jaki sposób robi się karierę zagraniczną, a jaka była rzeczywistość. I że tak naprawdę no, jest to no, praktycznie nie, no, niemożliwe, jeżeli nie ma się odpowiednich zasobów finansowych tak. i całej, całej grupy ludzi stojących za, za sobą. Więc no, no jest to trudne po prostu. Jest, jest trudne rzeczywiście i też nie ma co się tak za bardzo na to napinać. Mi się wydaje, że czasami takie rzeczy wydarzają się przypadkiem, ale im więcej w nas jest frustracji, że o, nic mi się nie udaje za granicą, tym, tym to i tak tu nic nie, nie pomoże. No trzeba gdzieś tam realistycznie rzeczywiście na to, na to spojrzeć, że to jest trudna rzecz. No, ale też myślę robić swoje, prawda? Tak. I, I gdzieś nie poddawać się, wierzyć w siebie i, i jeżeli rzeczywiście kocha się to co, to, co się robi, to myślę, że warto jednak jest mimo wszystko i mimo wszystkich przeciwności losu Step by step gdzieś dążyć do, do tego, co, co gdzieś nam się marzy. Jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość? Tak, jak właśnie wspomniałam na początku, jestem w jakiejś takiej fazie odnajdywania w sobie właśnie radości na nowo w tworzeniu muzyki, w jakichś takich działaniach, właśnie poza tylko tworzeniem, ale właśnie bardziej bardziej dziennikarskich? Cały czas to, te, to śpiewanie w klubach też, też sprawia mi przyjemność i to jest tak trochę, że czasami mam taki moment, że mówię, nie, no to są już takie późne godziny, te zarwane noce, już mi się nie chce, już mnie to wkurza. Ale potem jest jakaś impreza pojedyncza, tak jak mieliśmy jubileusz, znowu jubileusz Beat Friendly naszego kolektywu I jak zobaczyłam chłopaków za, za dykami, że tam jest po prostu, że oni się wymieniają. Że jest Rawski, jest Harper, jest Lex i się śmieją, i się wymieniają. Tu grają płyta w płytę, tu płytę płyta w płytę. No back to back, bo to już nie są płyty, tak? I to tak jakoś nas wszystkich wzruszyło. Cały dzień potem następny wysyłaliśmy sobie smsy, że ej, kurde, ale fajnie. Nie na zasadzie, że... Przychodzą dziadki, tam patrzą na zegarek od doj i wychodzą. Tylko naprawdę, no, czuliśmy, że, że chcemy to robić, że, że sprawia nam to ogromną radość znowu znowu granie razem. Więc to jest tak, że, że czasem się nie chce, a potem przychodzi jakieś, takie, jakieś pojedyncze wydarzenie i znowu się nabiera takiej energii i pomysłów. Ej, a może zróbmy to, a może zagrajmy tu, a może się odezwijmy tu, może będzie fajnie. No i też zawsze jak ten... Zawsze czekam na ten sezon, wiesz, wiosenno-letni, kiedy można, można się wybrać w Polsce. Bo ja tak naprawdę bardzo lubię te polskie festiwale i te wydarzenia. I, i taka zawsze potem wracam, pełna muzyczno-towarzyskich wrażeń, które, które mnie tak fajnie nakręcają na resztę roku. I, i, i na, to, na to też czekam. Może nie są to jakieś da, dalekobieżne plany, bo to już właściwie za chwilę. Ale to tak, no. I tyle. A jakie y, y, festiwale najbardziej lubisz? No, tu też trzeba uważać, co się otwa, no tak. wiesz, no. ale myślę, że, 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 że to też jest łatwo zgadnąć. No bo wiadomo, gdzie bywam też na najczęściej, bo zaczynając od początku roku, no to te, teraz byłam na festiwalu Snowfest i muszę powiedzieć, że byłam aż zaskoczona frekwencją, bo tak się mówi, że ludzie pieniędzy nie mają, że to, że to, że to takie narzekanie. Tymczasem był soldout no naprawdę no, fantastyczna atmosfera. E, ten festiwal naprawdę już ma swoją, ma swoją markę, e, no ale zawsze jestem obecna. Obecność obowiązkowa na Audiorever kibicuje. Jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wypadnie. Obserwuję te wszystkie debaty, dyskusje. O jejku, naprawdę nie zazdroszczę. Organizatorom prze, przez to też muszą przechodzić i no nie wiem, jak ja bym coś takiego dźwignęła, szczerze mówiąc, borykanie się. Mm, z tymi fanami bardziej lub mniej wiernymi. E, ale bardzo lubię też festiwal Carbon. To jest, to jest świe świeża, świeża rzecz, ma, ma naprawdę swój klimat. No i Tauron, nowa muzyka, jestem zawsze, zawsze obecna. W tym roku będzie tam roślin Murphy, będzie Bicep. No naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby miało, miało mnie tam nie być. No i jeszcze, jeszcze jest tam kilka festiwali, ale myślę, że, że te nikogo nie zaskoczę tym, że to są dla mnie te najważniejsze. Zmierzamy już do końca naszej rozmowy. Czego życzyć Ci na najbliższy czas? No, nie wiem, wydaje mi się, że, że jakiejś takiej pogody ducha. Ja sobie dużo takiego, tych rozmów właśnie ze sobą prowadzę i myślę, że, 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 że ta umiejętność cieszenia się małymi rzeczami, co zresztą jako może takie motto i, i, i słowo do narodu mogę na koniec powiedzieć, bo wszystkim to polecam, bo naprawdę patrzenie tak bardzo globalnie i to od razu wpędza w takie nie uda się. Mhm. Ale patrzenie gdzieś tam bardzo blisko i, 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 i zadowolenie, nie wiem, z fajnego weekendu, z fajnego odbioru pojedynczego utworu, nie wiem, z tego jak na danej imprezie wyglądałam na zdjęciu, whatever. Po prostu y, cieszmy się takimi małymi rzeczami i ja bym chciała, żeby to, to we mnie też nie... żeby to we mnie trwało. Takie podejście do życia. Niech się spełnia. W takim razie życzę Ci wszystkiego, co najlepsze, powodzenia we wszystkich Twoich przedsięwzięciach, które planujesz. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie.